Witam wszystkich zainteresowanych techniką antenową. Dzisiaj zrobimy sobie test. To będzie antena Interline 4x4 Multi-User MIMO. I tutaj punkt dostępowy Asus RT-AX56U. Z tym, że ten punkt dostępowy, on oryginalnie nie ma wyjść antenowych zewnętrznych. Ma po prostu wbudowane plastikowe. Ja je tutaj usunąłem i założyłem konektory na UFL na N-kę żeńską, tak żeby podłączyć się bezpośrednio do anteny. No, antenę tutaj mamy już zamontowaną. Lekkie pochylenie, około 10 stopni. Wzdłuż tej drogi będziemy testować, tak żeby zasymulować warunki na halach magazynowych, logistycznych. Tutaj taką drogę widać po lewej stronie, o tam w lewo idzie droga. To będzie około 70 metrów odległość i potem następny punkt, tamta droga w prawo za znakiem miejscowości, to jest około 150 metrów. 50 metrów odległość. Odległość 70 metrów. Jestem na odległości 100 metrów. I tu jesteśmy na odległości około 150 metrów, trochę ponad. Z tym, że tutaj te transfery można uzyskać wyższe. Ja tam pochyliłem dosyć mocno antenę. Także jakby antena była troszeczkę do góry odchylona w moim kierunku, to tutaj około 350 można uzyskać. 150 metrów odległość. Jestem na 150 metrach i będę wracał w kierunku budynku, w kierunku tej anteny, która tam nadaje do nas. Około 100 metrów odległość. Tutaj wiadomo, że jak staniemy, to ten transfer będzie wyższy, dlatego że są różnego rodzaju odbicia i musi to procesor analizować te sygnały odbite, składać z nich jeden sygnał. Tu już nam powoli zaczyna trochę rosnąć. Na 90 metrów zatrzymamy się, a już mamy ponad 300. Siedemdziesiąt metrów już dochodzi. O, 490. 488. To jest odległość, przypominam, 70 metrów. Z tym, że pamiętajmy, że w antenie wykorzystujemy tylko dwa wyjścia. Dwa kable są nieaktywne. Antena jest 4x4 i posiada cztery wyjścia antenowe na kablach 0,9 Beldena. 0,9 metra oczywiście długość. Natomiast no my tutaj w tym punkcie dostępowym ten router RT-AX56U, on posiada dwa wyjścia antenowe. Dlatego wykorzystujemy w tej chwili dwa wyjścia antenowe w antenie. 70 metrów odległość. Idziemy bliżej.
Jesteśmy około 50 metrów. Transfer trochę niższy, ale to z tego powodu, tutaj od razu wam pokażę, tutaj są, widać kable. Kable telekomunikacyjne wiszą, praktycznie zakłócają wolną strefę Fresnela anteny. Podejdziemy bliżej, będzie troszeczkę lepiej. I tu mamy odległość około, za chwilę będziemy mieli 30 metrów. Tutaj jest 30 metrów, jeszcze trochę bliżej. 30 metrów. Te transfery, które uzyskiwaliśmy, one byłyby dużo większe, bo w okolicy jest dosyć dużo sieci. Tutaj je właśnie widać. Także one tutaj wpływały nam jako zakłócenia. Natomiast na halach przemysłowych, magazynowych, no, tego problemu nie ma. Mogą się oczywiście pojawić zakłócenia, ale to od własnych, źle skonfigurowanych nadajników, źle rozmieszczonych. Podsumujmy sobie wyniki tego testu. On miał na celu pokazanie pracy anteny w realnych warunkach. Odległość maksymalna 150 metrów. Na halach przemysłowych, magazynowych więcej raczej no, nie bywa. Zdarza się, ale to rzadko. Transfery takie, jakie widzieliście. No ja myślę, że te transfery one byłyby dużo wyższe, gdyby nie zakłócenia. Jednak w pewnych momentach widziałem tam około 10-15 sieci bezprzewodowych i to pracujących w obydwu pasmach 2, 4 GHz i 5 GHz. Także kanały praktycznie no, nie były wolne, wszystkie były w większości zajęte. Poziom tych transferów myślę, że i tak dobry jak na tą odległość. Przy okazji chciałbym wam pokazać na stronie, macie w sekcji, jestem tutaj teraz na polskim języku, w sekcji informacje i wskazówki. Macie tutaj nowe zaktualizowane zakładki, co to jest QAM, co to jest Wi-Fi 6 i tutaj resztę artykułów. Oczywiście w języku angielskim one też tutaj są. Także ciekawe rzeczy, jak kogoś interesują, może sobie tutaj pooglądać i poczytać. Myślę, że trzeba zrobić test w paśmie 2-4, bo na wielu halach jednak używacie częstotliwości 2,4. No, wy jako integratorzy lub klient używa pasma 2,4 giga. I zrobimy sobie testa jeszcze w paśmie 2,4 giga. Dzisiaj padał deszcz, tam było trochę ciężko i zimno, około 4 stopni. Ale zrobimy sobie jeszcze testa w paśmie 2,4 giga i następnie jakąś myślę, że kolejną antenę, typu taką popularną antenę, jaką jest Logis Mini, która jest właśnie przeznaczona do pracy na zewnątrz. Także sobie zobaczymy, jak ona się będzie sprawowała. A na dzisiaj to już w zasadzie wszystko. I zapraszam do następnego odcinka. Bye.